kawy, bo jak oglądaliście... Ej, nie mówimy o Brunie. O, Jan, mnie przestraszyłeś. Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Wojtek i Bettina przylatują, to chciałam nagrać właśnie taki vlog z ich przyjazdem. Właśnie byłam w Pepco i w Lidlu na zakupy takie, nie wiem, urodzinowe, świąteczne, bo w ten weekend będą Matyldy urodziny i dzień po są chrzciny i potem jeszcze w poniedziałek mamy urodziny i w następny weekend mamy komunię. Słuchajcie. Dużo się dzieje. No i właśnie na temat urodzinach i tak dalej chciałam wam pokazać, co kupiłam, bo naprawdę fajne rzeczy są w Pepco. A przez to, że będzie sporo dzieci, sporo ludzi w ogóle w sobotę, to kupiłam takie papierowe talerzyki na tort. Nam trochę zostało z tamtego roku i cały theme, cały temat będzie Encanto, ale przez to, że ciężko znaleźć rzeczy Encanto w Polsce za jakąś tam normalną cenę, to po prostu wybrałam jak najwięcej rzeczy z kwiatkami, bo jak oglądaliście... Hej, nie mówimy o Brunie. O, John, mnie przestraszyłeś. Myślałam, że coś powiedziałam. Nie mówimy o Brunie. Dobra. A no też papierowe kubki, znowu tak bardziej pod dzieci pomyślałam. A też znalazłam takie słomki papierowe z tęczami i z unicorns, to też wiecie, dzieci lubią takie rzeczy. A chusteczki, napkins takie papierowe. Też cały taki zestaw z kwiatkami i ze sreberkiem. Pomyślałam, że to fajnie będzie wyglądać. A tutaj jest 16 kawałków tego i za 15 zł. To pomyślałam, że to też się u nas sprawdzi. Takie balony różowe i też z konfetti. Też takie kwiatki sobie powiesimy. A w ogóle taki balon jednorożec. Mam nadzieję, że jest duży. Nawet nie pomyślałam, żeby sprawdzić, jak jest duży, ale zobaczymy. Znak Happy Birthday. Różowe balony. Nie spodziewałam się tyle fajnych rzeczy w Pepco. To trochę zaszalałam. Więcej kubków. A sztuczce też takie drewniane. Są teraz po 4 zł. I tutaj jest 8 sztuk, to jak mówię, no po prostu chcemy trochę wyeliminować tego prania w zmywarce, plus nie mamy tyle sztuc chyba, że dla wszystkich dzieci i dorosłych i tak dalej, bo ja zapraszam i dzieci i dorosłych i rodziców, jak chcą przyjechać oczywiście. No i dwie rodzaje świeczek, bo Matylda powiedziała, że może chcę piątkę, może chcę te świeczki, to kupiłam i piątkę tutaj za 2 zł i świeczki takie zwykłe też za 2 zł. No i też te dzieci są w takim wieku, że musimy im upewnić, może nie musimy, ale ja bym chciała im upewnić jakieś tam atrakcje. A to wymyśleliśmy, że będziemy grać z nimi taką grę, że łapią bąbelki, bo mamy taką maszynę, która wyrzuca te bańki. A dodatkowo kupiłam takie koraliki, takie 4 zestawy i pomyślałam, że dziewczynki sobie będą wlec i robić różną biżuterię. To też jest jeden taki pomysł. No i kolejną rzecz to kupiłam kilka tych zestawów, ostatnie 2, to może nam się uda bez większej lub mniejszej kłótni. I tutaj są jakieś różne skarby w środku, w każdej takiej tej, to trzeba wydłubać, nie wiem. A tutaj jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tych to na pewno wystarczy dla dziewczynek i pomyślałam, że to będzie takie fajna zabawa. No i też takie patyki na szaszłyki kupiłam.
I ostatnią rzecz, bo zrobię taką ściankę instagramową i pomyślałam, że fajne będzie, żeby mieli różne takie maseczki. To też kosztowało 4 zł i pomyślałam, że to będzie taka fajna dodatkowa zabawa, że zrobimy im taką sesję zdjęciową. Matylda lubi, wiecie. Chcę już trochę pod Matyldę to ogarnąć. Ten znak Happy Birthday myślę, że będzie też taki hit. I też nakleimy na ścianę. Chyba tutaj zrobię tak, jak u Emci była ta ścianka, to chyba też to udekoruję w środku. I też co znalazłam takie drewniane, czy to jest chyba bambus, nie wiem, pudełko. I przez to, że dostajemy dużo jakby kopert na chrzciny i tak dalej, to wystawię. Tam ludzie będą mogli wstawić koperty, a pomyślałam, że to będzie taki fajny myk. No, taki mini haul chciałam wam pokazać. Stadko, szykujemy się tutaj intensywnie na urodziny, chrzciny i tak dalej. Uwielbiam ten czas, ale no jednak jest trochę stresu. Też była na zakupach takich jedzeniowych i menu zaplanowałam. Tutaj proszę trochę pomoc od Uli, bo ona zrobi sałatki, ja robię szpinakowce, takie mini pizzy dla dziewczynek, robimy grilla, będzie tort, no i takie tam inne rzeczy. O, zapomniałam wam pokazać najfajniejszą rzecz, taki z papieru. Nie wiem, czy... O, widać tutaj takie zdjęcie, że taka taca i pomyślałam, że tutaj wystawię różne takie słodycze i to będzie też stało na, tutaj na zewnątrz i to tak będzie fajnie wyglądać. No, kochani, jedę dalej ogarniać resztę rzeczy i widzimy się niedługo, jak Wojtek i Bettina przyjadą. Tata! Chodź. Tata! Chodź. Tata! Dzień doberek! Dzień doberek! Kto jest? Kto to jest? Dziadzia! Jaka tu, tak? Tu rosłaś już, jaka duża dziewczynka jesteś. Oh my goodness! Hej! I tutaj kto jest tu Baba Bi teraz? Popatrz! Hej, Luś! Cześć, Matylda! No tutaj są ogórki małosolne. Pierwsze w sezonie, specjalnie dla was przyjazd. Kupiłam dzisiaj. Naprawdę są dobre. Było więcej, ale jak ja się rzuciłam, to musiałam. Dobrze, że coś zostało. Dobre, co? Emma, do you want a cucumber? Okay, Jabba, you need help. Okej, kto pierwszy? Okej, let's see. Oh my goodness! I do tego chyba jeszcze coś jest, tak? Proszę. Oh my goodness! I jeszcze jest jedna ten unicorn. Wow! Yes. Dalej. Dalej? No. Dalej. For the July, nie? Stop. Zobacz. O, Emi, how cute. Brawo. Oh my goodness, Lucia, when are you gonna wear this dress? Let's try it on. I think you can wear this on Sunday for Emma's baptism to church. What do you think? It tastes the same. Thank you. Odejdę sobie. Wow, książeczka! Wow, those are beautiful mini ears. This is...
Tower of Terror? I don't know. They're so pretty. Attack always is nice. Emma, do you want to read your book? Let me diamonds and rubies. Whoa. The rubies. The red diamonds. The red diamonds or rubies. Ota już książkę czyta. Tutaj skarpetki to najlepszy prezent. Będzie film, co dostaliśmy ze Stanów. Dziadkowie zaszaleli. Tak? Tak. No, a Emma sobie spokojnie nakłada skarpetki, tak? Tak. Ladies and gentlemen, Princess Matilda. Wow. Pięknie. Fajnie? To jest ta nowa sukienka? Tak. Wow. Tutaj już baba bi zatrudniona. A tam winko, to nie drink. Zatrudniona na oficjalną panie huśtawki. Tak? Jej, baba bi. Zdrówko. No słuchajcie, już jest kolejny dzień. Ja właśnie edytuję dla was ten film, który oglądaliście. Bettina i Wojtek są na górze, śpią. Albo się kąpią. Też dziewczynki zaraz wstaną. Po prostu chciałam wstawić ten filmik, tak jeden filmik za drugim tutaj bardzo regularnie, bo będzie teraz trochę więcej vlogów, ale jeszcze też planuję takie filmy, gdzie siedzę i rzeczy wam opowiadam, mówię i tak dalej, bo myślę, że po prostu będzie tych filmów troszeczkę więcej przez ten czas, bo dużo się dzieje. Będzie sobie film dla Matyldy urodziny i takie przygotowania. Będzie też osobny film na chrzciny. Co wiecie, to będzie tak trochę inaczej, ale muszę wam powiedzieć, że jestem po prostu fajnie mi jest mieć czona rodziców tutaj. Fajnie nam się rozmawiało. Wczoraj siedzieliśmy nawet trochę późno i sobie rozmawialiśmy. I tak ja bardzo lubię, jak rodzina jest u nas. Jak wiecie, zapraszam wszystkich zawsze. Tak fajnie było sobie porozmawiać, dowiedzieć się to, co tam się dzieje też w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Było bardzo, bardzo fajnie, jest bardzo fajnie. Mamy plany dzisiaj jechać do Flora Point i do innych różnych miejsc. John nie ma garnituru na święta, bo no nie ma po prostu. Dzisiaj będziemy też szukać garnituru. Ja dzisiaj jedę na paznokcie, to wszystko będzie w następnym vlogu. Dobra, nie wiem, dlaczego wam to mówię. Mam nadzieję, że ten filmik z Wojtkiną i dziadkami wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma i John. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. O, ktoś tu wstał. Bye. Can you see? Bye.